Co to jest? Czy to jest to, co ja myślę? Mikołaj był wcześniej w tym roku. Czy to jest prezent dla mnie? Tak, dla ciebie. To jest ten. To jest chyba największa paczka. Lalka Barbie? Tak, Barbie. To jest chyba największa paczka, jaką dostaliśmy po szklarni. No tylko szklarnia była większa. Szklarnia przyjechała akurat w częściach. Ale w sumie była większa, tak, paczka. Co to jest? Co to jest? Długo oczekiwany przez nas prezent przedświąteczny. Mhm. No dobrze, ale to powiedz coś więcej. To jest paczka tektury i papieru, po prostu. To może ja będę mówić, a ty będziesz mówić ciepło, zimno? No, trzeba. Jest to lalka Barbie, zimno. Po prostu coś wyskoczy ze środka. Nowa buda dla psa? Nie. O kurde. Nie. Mówię, sam papier. To jest taki ktoś żarcik sobie zrobił. Czy to jest... co to ma? Hulajnogę? Ale ja nie chciałam hulajnogi na Bożym. Hulajnoga to była tylko dla tych. Dla tych, co tam się w kolejki ustawiali. Ja tu już jeden prezent dostałam. Tak w ogóle. Aha, to ty nieświadomie mi go dałeś. Ja nie wiem. Aha. Ja nie wiem co. To prezent, który dzisiaj rozpoczynam. Dziwnie to zabrzmiało, ale już wiem, dzisiaj rozpoczynam i niedługo wam zdradzę, co to za tajemnica, bo żeby mi się nie nudziło, to wziąłam sobie jeszcze kolejną robotę na głowę. No. Tajemniczo brzmi, ale tak, oglądajcie kolejne filmy, to się zdziwicie, co Agatka będzie robić nowego. No, dobra. Pogrzebiemy teraz w tej paczce, powyjmujemy wszystko na wierzch i wtedy zobaczycie, co to jest. Takie coś plastikowe, takie coś metalowe, takie coś nie wiadomo co, jakieś paczuszki, jakieś pudełko. Nie wiem, czy się domyślicie, co to może być. Jeśli uważacie, że się domyśliliście, to ja jestem ciekaw. Zatrzymajcie, zapauzujcie w tej chwili film. Napiszcie w komentarzu, co to może być. I dopiero oglądajcie dalej, zanim zdradzimy to. Później się przekonamy, czy mieliście rację. To jaka gadka obstawiasz? Ile osób zgadło, co kupiliśmy sobie jako prezent na święta? Ja myślę, że wy domyślni jesteście. Może nawet więcej osób zgadło. Dobra. Możesz już pokazać książki, to już wszystko będzie. Nie, dobrać. Zacznę od innej strony. No, wrócę. Tak? No dobra, to macie. Moi drodzy, już będziecie wiedzieć przecież. Oczywiście, że sery. Wszystko chodziło o sery. Sprawiliśmy sobie na święta prezent i kupiliśmy sobie taki całkiem spory zestaw do wyrobu domowych serów. Ta książka się Agatce najbardziej podoba. Ma bardzo ładną okładkę, a ja lubię ładne książki. Naprawdę, książki. Lubię papier, celulozę. No, ale możesz też pokazać, którą książkę już kiedyś mieliśmy do niej dostęp, więc trochę tej wiedzy posiedliśmy. To jest, no tak patrzcie. Te dwie mieliśmy, tak? Tak jest. No, mieliśmy do niej dostęp, mogliśmy sobie poczytać, no a teraz już mamy. Tak, te sobie czytaliśmy i tak. Tak, normalnie dostaliśmy takiego zajoba na punkcie serów i stwierdziliśmy, że może ale serów, czas spróbować. No tak, ale cały czas w kontekście wyrobu własnego, tak? A nie na zasadzie, że ciągle kupuję. Znaczy, myśmy kupowali tak dosyć ciekawe sery, dosyć różne, więc popróbowaliśmy trochę serów w życiu. Ale jednak wszyscy, którzy mieli styczność z serami wyrabianymi w sposób taki rzemieślniczy, zagrodowy, nieprzemysłowy, to twierdzą zgodnie, że to jest w ogóle bez porównania ser taki domowy, a ser kupowany przemysłowy. Także, moi drodzy, stwierdziliśmy, że w końcu dostęp do mleka zawsze znajdziemy. Agatka przeżywa. A tam w tle... jest mnóstwo przepisów. Ej, to jest bardzo ciekawa książka. Mnóstwo przepisów jest. Tam w tle widzicie, że Agatka też coś dzisiaj upiekła. Agatka, to powiedz od razu, co to jest. To jest chlebek z płaskór i... Właśnie, pierwszy raz. Jeszcze na drożdżach, tak, ale już działamy w kierunku naszego zakwasu. Robi się. Tak jest. I to jest ser z płaskórki, a nie z pszenicy, więc... Kto jest w temacie, to wie, że pszenicę warto odstawić zupełnie. Tam masło klarowane. No ale nie o tym dzisiaj film. O tym wszystkim znajdziecie osobny film. No, a tutaj mamy zestaw serów i jeżeli będziecie szukali właśnie sobie, zainspirowani troszeczkę nami, miejsca, gdzie można się zaopatrzyć w podstawowe zestawy serowarskie, albo trochę rozszerzone już takie, albo nawet półprofesjonalne, profesjonalne, no to takim miejscem jest firma, która tam widzieliście już ją na początku odcinka dzisiejszego, czyli Serowar. No i w Serowarze rzeczywiście macie sporo. To ja tak szybciutko, proszę bardzo, zrobię najazd, a później Wam pokażemy. Tutaj cały blat mamy obstawiony sprzętami do wyrobu sera, ale też tutaj z Agatką stwierdziliśmy, że nie bójcie nic, dlatego że jeżeli chcecie tylko zacząć z serami, to wcale nie potrzebujecie na początek aż tyle. My po prostu wiemy, że chcemy nie tylko zacząć z serami, ale chcemy je robić cały czas, więc po prostu my sobie sprawiliśmy taki prezent, że mamy już naprawdę sporo i będziemy mieli jeszcze więcej różnych sprzętów, ale nie wszystko, tak jak mówię, potrzebujecie, żeby zacząć, więc jeżeli to tylko ma być próba z Waszej strony, spokojnie możecie stąd wybrać, o piękne, spokojnie możecie sobie wybrać stąd 20% tego, co tutaj mamy i też spokojnie zaczniecie. Zresztą bardzo dużo wiedzy jest w takich książkach, tak jak w ogóle zacząć, od czego zacząć, co się dobrze wyposażyć, żeby... O, na przykład taki rozdział, tak? Przygotowanie sprzętu. Co się wyposażyć na samym początku, nie? Żeby nas oczywiście koszta nie zjadły, bo to wiadomo, no wszystko teraz kosztuje, nie? No i a propos tych sprzętów, to tutaj kilka takich mamy, które się mogą przydać, więc już Wam pokazuję, Agatka sobie będzie przyglądać. Mamy tak, tu jest jakiś termometr z hygrometrem, tu mamy termometr taki profesjonalny do mierzenia żywności. Często takie w domach macie, więc można korzystać sobie z tego, co macie, albo kupić sobie taki z ustawieniami, więc to jest całkiem fajny sprzęt, no bo jednak temperaturę mleka trzeba cały czas kontrolować w czasie procesu wyrobu serów. No to urządzenie to chyba nie muszę nikomu mówić. Co to jest? Solomierz. Tego jeszcze nie rozpakowywaliśmy, więc też ciekawostka. Haki do wędzenia serów mamy, no bo wędzić też planujemy, bo bardzo lubimy sery wędzone. O, co to jest? Halloumi. Jakie fajne, to nam na nie tak... A, bo to jest z grilla. No to zupełnie inaczej. Halloumi bardzo lubimy, więc będziemy halloumi robić, oscypki będziemy robić. To jest tak zwana harfa, czyli taki nóż z wieloma ostrzami do krojenia skrzepu z mleka. Jakiś pędzelek do smarowania. Tu mamy bardzo szczegółową wagę, taką, którą można odmierzać, ile tam się dodaje podpuszczki, bakterii i tak dalej. I tu mamy cały zestaw, słuchajcie, bakterii i pleśni, które się dodaje do mleka, żeby sery stworzyć. I to, moi drodzy, jest ważna rzecz, ponieważ no tutaj stwierdziliśmy, że ponieważ po kolei będziemy wyrabiać wszystkie sery, naprawdę chcemy mieć szeroki asortyment tego, co chcemy spróbować wyrabiać, to wzięliśmy po prostu wszystkie po jednej fiolce. Muszę Ci przerwać. Superowa jest ta książka, już widzę, dlatego że... Ja dopiero ją dojrzała. Bo nie przyglądałaś jej wcześniej? Nie, właśnie tutaj patrzymy, nie? No. Halloumi jak zrobić. No, oczywiście my uwielbiamy halloumi, my bardzo często jemy halloumi. I teraz jest napisane oczywiście, jak zrobić halloumi. No. I jaką podpuszczkę zastosować. I najfajniejsze jest w tym wszystkim to, że oni tutaj zastosowali podpuszczkę na przykład mikrobiologiczną bądź naturalna, jakaś Bigl 50. No. I teraz... A my, proszę bardzo, mamy podpuszczkę mikrobiologiczną. Tak, ale tutaj dalej jest to wszystko wytłumaczone. I teraz nazwy handlowe kultur bakterii. Kultury bakterii, jakie mamy zastosować. W zależności od dostawcy takiej kultury bakterii, to są różne nazwy handlowe, tak? No, na przykład serowar.pl, z którego my nabyliśmy tutaj produkty, ma M. Tak? No to teraz tylko odszukujemy w tych, tak, odszukujemy w tych, proszę bardzo, każdy ma opis, jak widzicie, literki PP, MSE i tak dalej. EM, no pewnie gdzieś CCM. No i tutaj mamy innych też, inne firmy i są różne nazwy, więc to fajne jest, że tak tutaj właśnie napisali. No i dokładnie, i teraz wybieramy taką kulturę bakterii na wagę tą szczegółową, odmierzyć odpowiednią ilość do mleka, które macie i można zaczynać. O, feta, o fetę też lubimy. Także Agatka sobie przygląda dalej, a ja, sery bałkańskie. O, piękne. A ja powiem wam jeszcze szybciutko, czyli ta waga taka dokładna, tu jest lipaza, to jest enzym, który tam pomaga w produkcji sera. Paski do mierzenia pH, tu jest ta podpuszka i no wzięliśmy na to, jest to barwnik żółty do sera, raczej go będziemy mało używać, ale na szczęście na to też jest pochodzenia naturalnego, więc nie ma co aż tak się obawiać go. Szczoty do czyszczenia serów dojrzewających, jakaś siatka do wędzenia, tu mamy takie powłoki pasty, którym się powleka sery, żeby nam dojrzewały, a żeby tam się nic do nich nie dostało, więc to też tak można. I jedziemy dalej. To, co nam się najbardziej podoba, moi drodzy, to jest forma do oscypka. Jak zajrzymy do środka, widać te oscypkowe wzory. Także będziemy wyrabiać oscypki i tu jest taka forma do małych oscypków, to może Agatka rozpakuje w międzyczasie. Ja wam pokażę różne formy, różne foremki do właśnie wyrobu serów. Nawet takie mini będą takie sereczki malutkie. Okrągłe, nieokrągłe, korycińskie. Tutaj są różniste formy. O, ale ładne. To są te oscypki małe. My się zastanawialiśmy, czy to jest ręcznie robione. Czy przemysłowo. No to... Ale nie wiem, no bo patrząc po tej, tak jest tutaj, kurczę, nie wiem. Trudno powiedzieć. Mhm. Może być i przemysłowo. No, te dziurki są nawet, zobacz, ciekawe, po czym te dziurki. Jakby to nie jest straszne, jeżeli będzie przemysłowo. A może ktoś to rzeczywiście wyrabia ręcznie jeszcze. W każdym razie, moi drodzy, to są te oscypki, które najczęściej, jak jesteście gdzieś na podchalu, to jak se z grilla kupujecie, to właśnie z takich forem pochodzą. Więc będziemy robić drzewo lipowe, czy drewno w tym przypadku lipowe, twarde. To będziemy wyrabiać. Formy już pokazywałem. Tu są chusty. Najróżniejsze chusty różnej wielkości do odciskania tego skrzepu z mleka, z którego później się wyrabia ser. To metalowe, co pokazywałem wcześniej, to oczywiście kanka do przenoszenia mleka. W naszym wypadku na początek 8-litrowa. Pewnie od podobnej ilości będziemy zaczynać, może trochę większa. No i to są oczywiście wiadra do przestoju mleka, do odstoju śmietany, do zlewania mleka bez śmietany. No, różne mają zastosowania. I jeszcze jest coś takiego jak podkład serowarski, czyli podkład, który kładziecie na blacie, na jakimś podstawce i na tym kładziemy ser i ser sobie obcieka powoli. To chyba wszystko wymieniłem. Jeszcze są... to też jest, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Jeżeli ktoś chce się zająć tym poważniej, to bardzo może mu się przydać formularz domowego ważenia sera. Czyli krótko mówiąc, wszystkie czynności, które ewentualnie możecie zrobić przy wyrobie sera, możecie spisać. Daty, godziny, temperatury, ile czasu stał ser, jaki typ mleka, co wymieszaliście, ile czasu trzymaliście. A wiecie po co? Z bardzo prostego powodu. Wyobraźcie sobie sytuację, że macie perfekcyjnie zrobiony ser. Po prostu marzenie. Rozpływa wam się w ustach i smakuje wszystkim. A wy nie pamiętacie, jak go zrobiliście. I mamy kłopot. A dzięki takiemu formularzowi jesteście w stanie odtworzyć dokładnie ten sam proces. Oczywiście mleko może być trochę inne, wiadomo, ale proces jesteście w stanie odtworzyć, więc jest duża szansa, że uzyskacie ponownie ten ser. No i to chyba wszystko przedstawiłem tak w skrócie. Słuchajcie, będziemy na pewno pokazywać wam wszystko w odcinkach kolejnych, które będą typowo o produkcji serów i będziemy tutaj zagadką sobie powoli wyrabiać takie sery. Oczywiście marzy nam się, żeby zacząć od oscypka, bo to jest nasz ulubiony ser, ale czy nam się uda od razu od tego, to nie wiemy. Będziemy szukać jakiegoś złotego środka, może od czegoś prostszego zaczniemy, ale na pewno będziemy Wam pokazywać nasze postępy w działaniach. I jeszcze Wam chciałem dodać taką techniczną informację, żebyście wiedzieli. Te wszystkie kultury bakterii i pleśni trzyma się w zamrażalniku. To ważne. Mogą jakiś czas leżeć poza, czy w transporcie być poza, ale no generalnie przetrzymujemy w zamrażalniku. A wszystkie podpuszczki i takie dodatki, które są, plus te wszystkie pasty, trzymamy w lodówce. Także warto już tam półeczkę sobie w lodówce przeznaczyć na to wszystko. Nie ma to tamto, nie ma, że boli. Się idzie z rana tam, gdzie krowy się doi. Nie ma to tamto, nie ma, że wieje. Kto po mleko nie idzie, ten sera nie je. Ale wieje. Jakieś poświęcenia muszą być, nie? No. Kaneczka wzięta. Będziemy nalewać świeżutko dojone, a potem wiadomo, cała reszta roboty. O, jakie widoki, ale zimno. Na drugi raz chyba jednak kurna wezmę ten samochód, bo drałowanie kilosków po to, żeby mleczko przynieść, to naprawdę nie. To jednak trzeba wziąć coś ze sobą, jakieś autko albo autonogi. Nasze autonogi to były, rower trzeba wziąć, bo to trochę i waży, i zimno. No, było ciemno jak szedłem, już jest widno. Widzicie? Człowiek ile się musi narobić, żeby coś zrobić pożytecznego. Ale tak chyba jest w życiu, że jak chcesz coś pożytecznego robić, to czasem się trzeba narobić. Nie wszystkie rzeczy przychodzą łatwo. Ale większość z tych rzeczy jest tego warta, żeby się postarać. To życzę Wam miłego dnia. Widzimy się za chwilę już przy wyrobach. Ja. Wiecie co, był taki moment, że zastanawialiśmy się z Agatką, dlaczego jest tak, że Wy te nasze filmy tak bardzo lubicie. Bo my jeszcze nie należymy do tego pokroju twórców, którzy już są tak sławni i tak znani, że wiecie, na ulicy się nas rozpoznaje. Taki przypadek dopiero miał miejsce jeden raz, że rzeczywiście ktoś nas rozpoznał na ulicy. Nieznajoma osoba. A jednak pomimo tego, że właśnie nie mamy, wiecie, 500 000 subskrybentów, tylko raptem tam niecałe 20 000, to jednak bardzo lubicie nasze filmy i kiedyś się nad tym zastanawialiśmy. To jeśli to słyszeliście, to mój brzuch z głodu. Ale jest 7 rano i Agatka jeszcze śpi, bo się delikatnie podziębiła i pokasłuje. Więc jak pokasłuje tak bardziej, to noc ma często taką budzoną. No i stwierdziłem, że po cichutku sobie tutaj po przyniesieniu mleka posiedzę, douczę się, nie będę jej budził. Niech sama wstanie, niech odeśpi to, co tam w nocy nie spała, bo rzeczywiście poszliśmy spać późno, gdzieś koło, jako o drugiej, a ona myślę, że koło pierwszej. Ale tak jak mówię, się budziła, więc nie hałasuję tam, pozamykałem się w drugim pokoju i się dokształcam. Ale wracając do tematu, to kiedyś analizowaliśmy, dlaczego właśnie ta nasza popularność jest taka no całkiem spora i nie tylko chodzi o sporą popularność, ale chodzi też o to, że my po prostu jesteśmy lubiani, tak? I nawet można powiedzieć kochani po tym, co piszecie. Zawsze się zastanawialiśmy dlaczego, a dzisiaj już wiem. Wiele, wiele setek komentarzy w końcu nam to uzmysłowiło, że wy nas lubicie, bo po prostu jesteśmy naturalni w tym, co robimy. Nie jesteśmy aktorami na scenie YouTube'owej. Nie jesteśmy celebrytami znanymi tylko z tego, że są znani. Tylko właśnie jesteśmy po prostu sobą. I wiecie, ja mógłbym tutaj wam piękne rzeczy wyreżyserować, pokazywać tylko wycinki, żebyście zobaczyli, jak u nas jest ładnie, jak wiejsko-sielsko. A tak nie jest, my pokazujemy wszystko. Jestem nieogolony, to widzicie to na filmach, jestem niewyspany, to widzicie. Głosu z rana nie mam, bo po spaniu wiadomo, człowiek ma inny głos, chociaż ja podobno mam fajny. Więc to wszystko widzicie. I myślę, że ta nasza naturalność tutaj chyba jest tą cechą, która was przyciągnęła trochę do nas, prawda? Dajcie znać w komentarzu, jak to jest, bo jestem też ciekaw. A co chciałem wam teraz pokazać? A to, że leżę sobie po tym, jak przyszedłem z mlekiem, po tych kiloskach zrobionych rano, wymarznięty, więc grzeję się pod prawdziwym wełnianym kocem. I oczywiście teraz jest czas na douczanie. I to jest ta książka, która, proszę bardzo, przybyła ostatnią paczką do nas. Widzieliście ją na początku. Rzeczywiście książka absolutnie dobra. Już po początku to widać, ale po wstępnym przejrzeniu wiem, że dalej też będzie dobra. Także dokształcam się, aż ta książka mówi, że czy pisze, czy jest tu napisane, że ser na przykład na oscypek można użyć nawet do 4 godzin po udoju. To mam jeszcze 3,5 godziny. Więc Agatka ma czas na spanie, ja mam czas na dokształcenie się. Komputera nie włączam, jest cicho i fajnie, tylko słyszę wiatr za oknem. Więc ja się douczam i zaraz będę wam... No może dzisiaj nie będziemy przekazywać wiedzy, po prostu pokażemy wam, co tam udało nam się zrobić. Natomiast będą takie odcinki, że trochę tej wiedzy postaramy się przemycić. Także jak będziecie uważnie śledzić nasz kanał, to na pewno ci, którzy serami są zainteresowani, to będą mogli się trochę od nas dowiedzieć i zainspirować do tego, żebyście mogli sami robić te sery. To tak chciałem wam powiedzieć z rana, 7. No, moi drodzy, to ja się douczam. Widzimy się za chwilę. Ciepło, fajnie. Tam, tylko to burczenie w brzuchu. Nie no, nie pójdę teraz do kuchni, bo obudzę Agatkę. Nie ma takiej opcji. Muszę to jakoś przytrzymać. Książka cały czas w użyciu. Będziemy próbować robić ser typu oscypek z mleka krowiego. Jak prawdziwi bacowie na prawdziwym ogniu. Gar wielki, a w środku około 10 litrów mleka krowiego, świeżo dojonego dzisiaj, jak wiecie. No i teraz podgrzewamy go do temperatury około 35 stopni. Mieszając. Tam są przyrządy do mieszania i do sprawdzania temperatury. Cały czas. A gotowanie na kuchni takiej kaflowej, fajerowej ma swoje plusy, ponieważ macie 4 fajery i na każdej jest inna temperatura. Przy pierwszej fajerze, gdzie się dokłada drewno, jest wysoka. Owszem, ale najwyższa jest na drugiej fajerze. Tu się najszybciej wszystko gotuje. Na trzeciej już jest mniejsza temperatura i na czwartej jest już bardzo niska. Znaczy nie bardzo niska, nie dotknąłbym się, ale bez porównania niższa, natomiast tam, gdzie stoi miska, tam są temperatury już takie bardzo, bardzo niskie. Jak usiądziecie na 15 minut, to na pewno tyłek się poparzy, ale jak się postawi garnek z mlekiem, to będzie podtrzymywać temperaturę, a tam się suszą pestki z dyni. Także mieszamy, sprawdzamy. Jak już się zrobi, to podpuszczka będzie dodawana. Podpuszczka się rozcieńcza w wodzie, później się dolewa do mleka, miesza i zostawia aż do zrobienia skrzepu. No, będziemy to obserwować cały czas. W międzyczasie szykujemy formy, bo formy trzeba przed pierwszym użyciem nasmarować gorącym olejem jadalnym. Także teraz się olej będzie rozgrzewał i później obsmarujemy tą formę, żeby można było od razu wyrobić takie oscypki, jak znamy je z rejonów Podhala. Zobaczymy, czy nam się uda. 35 stopni w kotle. Czas, żeby wlać podpuszczkę rozcieńczoną z wodą. A teraz zostawiamy w spokoju. Musi się ustać. I tak już ma zostać. W spokojnym klimacie. Żeby nie było czegoś takiego, że mieszacie godzinę i wam wyjdzie taki skrzep wirowy, jak to mówią. Chwila prawdy, moi drodzy. Bo człowiek taki podekscytowany, jak coś pierwszy raz robi. Sprawdzimy. Na razie nic nie widać, bo to skrzepu raczej nie widać, więc jest metoda sprawdzenia na złom. Tak się mówi w serowarstwie podobno, że się wbija nóż, podważa i jak pęknie, to jest dobrze. Pęka. Ha, ha. Pięknie pęka. To było znaczy, równe pęknięcie? No równe, no. Tak. No i teraz mamy go pokroić w kostkę taką poniżej centymetra mniej więcej. No to dobra, to próbujemy od połowy zaczynając. Tak delikatnie się staram, żeby też tego garnka nie wiadomo jak nie porysować. Nie mamy jeszcze specjalnego noża, musimy sobie to kupić. Taki idealny. Później będę na drobniej kroił, to już użyję harfy. To taki nóż z wieloma ostrzami. Ale na razie już na tym. Jak tu ciepło w kuchni. Dobra. No i teraz kratka. O, widzicie? Zobaczcie, co się dzieje. Agatka pokaz blisko. Dokładnie widać skrzep. Widać, ale teraz to musi opaść, tak? Tak, bo teraz wydzieli się serwatka. Wydzieli się serwatka. Jeszcze sprawdzę tylko temperaturę, czy on trzyma cały czas tą samą, bo jakby jest za wysoka, no to zostawię fajer. Nawet na czwartej fajerze, ale jednak jakaś tam temperatura jest. Zależy jeszcze jak się pali. Więc sprawdzimy jeszcze temperaturę. Żeby tam cały czas było w okolicach tych 35, bo chyba tak trzeba, ale później będziemy podgrzewać. No tutaj popada tam. Tak, widać, tak. To szybciej to. Dobra. Ale sprawdzimy temperaturkę szybko. Proszę bardzo. Nie do dna. Uuu. Ale bo ja za bardzo do dna, tak? Aha. No ale to i tak trzeba będzie zostawić go. Dobra, no ale cały czas mocno spadało w chwili, kiedy wyjąłeś termometr. No tak, ale to jednak od dołu jest za ciepło, więc... No to zdejmij tutaj bardziej na bok. O, żeby na fajerze nie stało po prostu. Dobra. Jeszcze raz, pokaż, jeszcze raz zdejmij. No, pokaż. Człowiek się uczy całe życie. I spada mocno. No, mieszać teraz nie wolno. 34,9. Dobra, to jest dobrze. A tu po wierzchu? No. Tu mniej? Mhm. No, ale też trudno, żeby było inaczej. Ciekawi? No to uchylamy rąbka tajemnicy. Proszę. Opadł trochę skrzew. Serwatka wyszła na wierzch. Teraz trzeba rozdrobnić jeszcze bardziej skrzep. Kiedyś u znajomych widziałem coś takiego. Myślałem, że to jest taki przyrząd do krojenia sera w plasterki, tylko się zawsze zastanawiałem, dlaczego takie grube te plasterki. A to się okazuje, że to jest harfa do krojenia sera, właśnie z krzepu. Znaczy sera, no w sumie tak, tylko z krzepu. Tylko, że myśmy chyba trochę za krótką wzięli do takiej ilości mleka. Trzeba będzie kiedyś większą jeszcze. Słupki są pionowo, więc tak pomyślałem, że będę ciął poziomo. Ciężko będzie, ale spróbuję. Żeby rozdrobnić to właśnie na takie poniżej pół centymetra kawałki. Zobaczmy. To nie takie proste, słuchajcie. To nie takie proste. Myślałem, że będzie łatwiej. A nie, no w sumie się tnie. Czyli jednak można kroić pionowo. Bo i tak to się wszystko przesuwa. Znaczy ja nie wiem, słuchajcie, przede wszystkim to nie jest żaden film instruktażowy, bo my tu dzisiaj absolutnie nie robimy żadnego instruktażu, ani nic takiego. To jest nasz pierwszy ser, więc... No, więc wiecie, my się dopiero będziemy uczyć. Będziemy się cieszyć, jak w ogóle coś z tego wyjdzie. Dobra, bo za drobno robisz. Nie no, ma być drobno. Ma być tak poniżej pół centymetra, więc... A później będą jeszcze drobniejsze. W procesie gotowania będziemy takie wielkości preparowanego ryżu. Więc będą jeszcze mniejsze. Więc chyba jest ok. No nożem to bym się tu chyba za bardzo. O, w sumie wystarczyła ta harfa, nie? O, na wysokość. Ale jakbyśmy zrobili z 15,5 metra, no to już będzie mało. A wtedy najwyżej się rączkę sobie poradzi. Rączkę sobie się zanurzy, też prawda. Da radę. Nie wiem, czy tak się to robi, ale będziemy się uczyć. Chyba już nie widzę takiej większej grudek. Ty coś widzisz jeszcze? Tu jeszcze jest. Tu jeszcze jest. No dobra, no to teraz musicie jeszcze odstać, żeby serwatka się z tego wydzieliła. Jeszcze bardziej. A później będziemy podgrzewać... Dobra, już, bo za bardzo nie. A później będziemy podgrzewać do 46 stopni. Mogę teraz spróbować pewnie. To nie wiem, jaka. Jamuśne. I tyle. Spadło. Proszę bardzo, po 10 minutach serwatka już jest na wierzchu. Ziarna pod spodem. Teraz przystawiliśmy na takie fajery drugie od końca. Czyli takie prawie najgorętsze. I teraz trzeba będzie mieszać skrzep. Aż do uzyskania takiej, jak mówiłem, delikatnie się go miesza, aż do uzyskania takiego ziarna wielkości ryżu preparowanego. O tak to zostało określone. Czyli takie jak ziarna zbóż, trochę większe. I 46 stopni ma osiągnąć temperatura serwatki, więc tak powoli będę cały czas mieszał przez nie wiadomo ile w sumie. Jak za grube będą, to jeszcze harfą zacznę mieszać, jak widzę, że parę grubych jest. To trzeba będzie chyba harfy jeszcze użyć. No i to tak do 46 stopni. Co się dzieje? Co się dzieje? Do kuchni trzeba dokładać cały czas. Tutaj do mniejszego garnka zbieramy serwatkę, która zebrała się nad serkiem, nad skrzepem. O, proszę bardzo. Już widać, że serwatki coraz mniej. A serka całkiem dużo na dole. No. A dodatkowo robimy solankę. Robimy solankę, która jest mieszanką wody niechlorowanej, serwatki i soli. No ale to tylko tak informacyjnie wam mówię, bo kiedyś zrobimy taki prawdziwy film instruktażowy. Jak już się uda wszystko nam nauczyć. Teraz będziemy z Agatką siedzieć i nabierać tą masę serową do takich siteczek. Agatka, no nie mamy takich jak góralskie, więc nabieramy do tego, co mamy. Agatka 1/3 jak wypełni tego stożka, to mamy nadzieję, że będzie tutaj małej formy na małego oscypka. A ja sobie wziąłem takie sito trochę większe. Pewnie jak napełnię całe, to będzie do tamtej formy. Nie wiem, ile nam tych oscypków wyjdzie. Może ze 2-3. Zobaczymy. Także to już my sobie będziemy powoli drobić tutaj. A wam pokażemy gotowy produkt. To jest garnek z serwatką. A w środku Agatka podgrzewa troszeczkę ser. No powiem wam, że szału nie ma, bo tak. Ja mam coś takiego. Wyjdą 2. Drugi będzie troszkę większy. A takich małych to wyjdzie z 6. A takich małych z 6-7 może wyjdzie. Szpikulec zbity, żeby ze środka też wycisnąć serwatkę. Nie wiem, czy to dobrze robimy, ale staramy się, jak uczymy się, tak? Nie jesteśmy tutaj góralami. Tu już nam, tak jest, tu już nam na fajerach woda do 70 stopni podgrzana. Zaraz będziemy zanurzać na pół minuty i później taką gorącą masę będziemy 3-krotnie parzyć, a później powędruje w formie. No, zaczyna oscypka przypominać. O, dokładnie. I później się go tam rozgniecie i będzie dobrze. No, ja tego gniotę do dużej formy. Zobaczymy, jak wyjdzie. Adam odciska ostatnie już oscypeczki małe. Zaraz wkłada do formy. Ile razy były parzone? 3 razy. Wkłada do formy i będzie... Na oko robiliśmy, więc... Tak, nie wiemy jeszcze, ile tej masy dokładnie musi być. I czy tak się dokładnie robi, ale... W każdym razie robimy, zgniatamy i dajemy im chwilę, żeby w tej formie sobie poleżały. O, widać, że fajnie się tutaj... O, widać ciasto, jak powoli wychodzi. Ciasto. No. Ciasto. W sumie z ciasta, ser. Z ciasta też można by to zrobić. Ser. Zobaczymy, jaki wyjdzie wzorek. Możesz pokazać te, co już zrobiliśmy. Tamte nie są takie ładne. Nie? No to zaraz, te będą 2 ładne. Zaraz otworzymy. Bo te miały dużo masy. Chociaż w formie powinny pewnie trochę dłużej być, niż my tutaj robimy, ale... No ale... Jak już będziemy robić te super profesjonalne, to będzie inaczej. No. Co, nie możesz wyjąć? O! No ten jest bardzo ładny, a tego się trochę zgniotło. Super. No, taki mały oscypeczek. Taki mikrusek. I na wodę. Tam się moczy na razie w zimnej wodzie. A później będzie solanka. A zaraz pójdą do solanki. Ale to jak wszystkie zrobimy już. Jeszcze mam jedno. A, jeszcze jeden mikrusek. Ostatni się ostał. Jeszcze go chwilę oparzymy. Normalnie jak w bacówce się czuję tak trochę. Jest ogień, jest zapach dymu. Zapach serwatki. Takie spartańskie warunki. Idziemy zobaczyć nasze dzieciaczki. O, tu są nasze dzieciaczki. To nam masa zostało. I on taka została nam masa. Tego trzeba uciąć, bo taki jest brzydki. O. No i tak wyglądają nasze dzieci. Takie mikruski. No jakby ładniejsze było, jakbyśmy wędzili, ale... Czy uda się tym razem wędzić, to niestety nie wiem. No i dobra. Zobaczymy. Jak będzie mój brat wędził, to się podłączymy chętnie. A na razie trzeba zdobyć jakieś dobre źródło mleka, żeby jeszcze większej ilości robić, bo z 10 litrów to naprawdę niewiele wychodzi. No to wyszło nam o tyle mikrusków. Ale liczymy jeszcze na ricotę, że będzie dużo ricoty, więc w sumie razem tych serów trochę będzie. Wyjdą nam dwa takie, ile? Półkilogramowe noszą, nie? Nawet nie wiem, 300 gramów. 300 gramów używane. Takie, o takie, wiecie, jak tutaj czekają. Czeka sobie jeszcze jedna taka. Drewniana. O, jaki ładny. Weź go utnij z tej strony. Kurczę, wiecie co, to jest, to jest bardzo plastyczne, wiecie? No. To jest normalnie jak mozzarella. Dobra, teraz się bierzemy. Dobra. Za duże. Odciska. Zjadłam właśnie fragment. No i jak? Jak oscypek? Świszczy jak oscypek. No to coś tu jest. Tak normalnie jak, wiecie co? O, z tego robimy. Taki duży. Normalnie tak chrzęście pod zębami, wiecie, a wiecie o co mi chodzi? Wiecie co to za chrzęszczenie, takie specyficzne przy oscypkach, tylko oscypki to mają. Znaczy może nie tylko, tylko my nie wiemy, co jeszcze. No, ze znanych nam serów, które jedliśmy, to tylko oscypki. Dobra. No, ten delikatny, taki podobny w roladzie ustrzyckiej też występuje, ale nie na taką skalę na pewno. No dobra. Myśmy się z Agatką naoglądali wszystkich filmów o wyrobie oscypków przez baców. Oni tak właśnie robią. Więc my więcej się wzorowaliśmy na tych filmach i na wyrobie baców niż na książkach, ale technicznie oczywiście rzeczy z książek, bo wiedza jaka temperatura, jaka podpuszczka, ile podpuszczki, to wszystko. Mhm. Jak no najbardziej tak. Książki. A tutaj wiecie, że tutaj się suszą nasiona? Mówiłem już, ale nie pokazywałem z bliska. Nasiona dyni olbrzym. Dyni, która w tym roku nam urosła, taka jedna. Miała około 57-58 kg. I jej nasiona to jest, powiem wam, jak 2 razy większe jak tradycyjnej dyni. Normalnie są ogromne. No i ogromna potem dynia rośnie. No dobra. Została nam serowatka, więc zaraz się bierzemy za ricottę, żeby sobie zrobić. A jeśli chodzi o... Agatka sprawdzę przepis właśnie na ricottę zaraz. A tu mamy, proszę bardzo, oscypki w solance. Tyle wyszło. 7 małych, 2 takie większe. Nie jest to dużo z takiej ilości mleka. Robiliśmy dokładnie z 9 litrów mleka. Dokładnie. No mam nadzieję, że ricotty jeszcze trochę będzie. Zobaczymy. Do ricotty jeszcze dodajemy litr mleka, więc będzie 10 litr. I w sumie łącznie razem z 10 litrów mleka zobaczymy, ile wyjdzie. I oscypków, i ricotty razem. Tak to ładne. Tylko wędzić. Najwięcej po robieniu serów to zostaje serwatki. Ale jest to podobno bardzo zdrowy napój. Z tej pierwszej serwatki można zrobić serek ricottę, cośmy zrobili, zaraz wam pokażę. A z tej już zrobiliśmy naleśniki, część wypiliśmy. Można podlewać kwiaty, można się w tym kąpać, dolewając do wody, bo też jest zdrowo dla skóry. Można też zupę na tym gotować, no wiele zastosowań. Jak znacie jeszcze jakieś zastosowania serwatki, zwłaszcza tej po ricotcie, to dajcie znać w komentarzu, jestem bardzo ciekaw. A jeśli chodzi o wyniki, proszę bardzo, takie nasze oscypki. Oscypki, no nie można tego nazwać oscypkiem, bo z tym prawdziwym, zapisanym prawnie oscypkiem to nie ma nic wspólnego, teoretycznie. No ale taki serek typu oscypek. No jest z mleka krowiego przede wszystkim, więc bardziej to gołka niż oscypek. Ten smakuje nieco inaczej, więc tak bardziej słodko. Pomimo, że jest słony, to bardziej słodko, więc jeszcze inaczej. Myślimy, że to od mleka zależy. Wyszły 2 takie większe oscypki, takie no nawet ze 300 gramów ten ma, ten pewnie ze 200, może trochę więcej mają. I kilka takich trochę zjedliśmy, nie wiemy dlaczego jeden wyszedł taki żółty. O. Nie wiem co mu się stało. Jak ktoś ma jakiś pomysł, to też dajcie znać, dlaczego ten jest żółty akurat. A z tych białych, Proszę bardzo, bardzo ładne małe oscypki wyszły. Także takie cuda. No i ricotta jeszcze zaraz wam pokażę, bo ricotta nam odcieka tutaj. Jest zrobione właśnie w tej huście typu klinek i sobie tam cały czas odcieka. No i tego serka też będzie tak, no może kilograma nie, ale niecałe. No i to tyle przygody z serami. Na początek oczywiście. Tak jak wspominałem, to nie był żaden film instruktażowy, nic takiego. Dopiero pierwsza próba, jakieś tam przełamanie się, żeby zrobić coś własnego. Więc to. Więc tak ten film zakończymy. I zobaczymy, co będzie dalej z naszej serowej przygody. No początki są i to całkiem smaczne. Początki, bo próbowaliśmy, naprawdę są dobre sery. Także jeśli podobało wam się i jeśli mamy robić kolejne sery w przyszłości, jeśli jesteście zainteresowani domowym serowarstwem, również dajcie znać w komentarzach i napiszcie koniecznie, ale to koniecznie, jaki serek według was powinniśmy albo moglibyśmy zrobić tak bardziej dla was. Zobaczymy, czy podołamy. Piszcie w komentarzach. Czekamy na wasze łapki, komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie nasz kanał, jeśli w przyszłości chcecie również zobaczyć więcej filmów o serach. Trzymajcie się, cześć!